Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. W końcu niebo jest błękitne, ani jednej chmurki. Świeci przepiękne słońce, przynajmniej na razie. Zobaczymy, czy taki dzień będzie cały i jak to zawsze moi dziadkowie mówili. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. Także na razie póki co siedzę cicho w tym temacie, bo ostatnio to nic, tylko lało, pochmurno, ponuro. Już człowiek jakiejś depresji dostawał od tej pogody. No ale to brak witaminy D. Słońce wytwarza dużo witaminy D, czerpiemy ją z tego słońca. Czujemy się wtedy szczęśliwi, tacy naładowani, z taką energią. A jak słońca nie ma, to tak klapiemy. Brak witaminy D wychodzi na wszystkie sposoby. Tak to wyglądać będzie. Podoba mi się. Bardzo nawet mi się podoba. Dobra, idę dalej robić. Dwadzieścia stopni. Temperatura w szklarni szybciutko się tutaj podnosi. Jest naprawdę cieplutko. Pelargonie bardzo ładnie mi porosły. Mają już po 4 listki właściwe. No i w końcu trzeba się zlitować i porozpikowywać te pelargonie, bo już im się zaczyna robić ciasno w doniczkach. Patrzcie, wysiewałam je tak jak pomidory, punktowo, jedno ziarenko od drugiego i każda roślinka jest równa wielkością, tęgością i barwą. Gdyby były dwie, jedna, nawet tutaj zobaczcie grubość łodyżek, są jednakowe. Gdyby były jedna na drugiej, ziarenko, jedno na drugiej, one byłyby takie już na starcie herlawe. Ziemię do pelargonii też żadna mecyja, skretowisk kompostowa wymieszana, do tego perlit. I tutaj do pelargonii daję już nawóz. Burza kwiatów to jest substral. Zawsze kupuję co roku właśnie do pelargonii, do hortensji, czy chociażby nawet do róż. Bardzo ładnie wtedy one kwitną, są takie ciemnozielone, jak ja to mówię, czarne. I do ziemi na pół wiadra 20-litrowego, tutaj mam 10 litrów takiej ziemi, dosłownie tego nawozu tyle. Tutaj jest około łyżka, to w zupełności wystarczy. Ogólnie ten nawóz rozpuszcza się w wodzie do podlewania przez cały sezon, ale też wypraktykowałam sobie już tutaj przez lata, że jak dodam go w postaci nierozpuszczonej, tylko suchej do ziemi, to pelargonie w pierwszej fazie po przesadzeniu przepięknie rosną, a podlewanie swoją drogą. Zobaczcie, robi się coraz cieplej, temperatura idzie w górę, słońce ogrzało pawilon i pszczoły momentalnie wychodzą z ula do oblotu i idą w teren w poszukiwaniu pyłku. Do południa tutaj on jest w cieniu, bo tam za nim od strony wschodniej są akacje i rzucają na ten pawilon cień. Jak wyjdzie słońce,
dostaną ulę ciepła, to pszczoły momentalnie wychodzą w teren, idą w pole. Nie akacje, tylko właściwie prawdziwa nazwa, prawidłowa nazwa w Polsce to jest robinia, bo w Polsce akacje nie rosną. Akacja jest drzewem typowo afrykańskim i rośnie tylko na kontynencie afrykańskim. U nas w Polsce co najwyżej robinia i grochodrzew. To są też dwa różne drzewa. Na pierwszy rzut oka, kto nie umie rozpoznawać drzew, to grochodrzewu od robini nie odróżni. One różnią się tylko kształtem listków. Jedno ma bardziej owalny, drugie ma bardziej takie... No tutaj Wam teraz nie wytłumaczę, ale zobaczcie sobie w internecie, to różnice będziecie widzieli. W przewadze 90% mamy robini w kraju. Grochodrzew jest sporadycznie. I u nas we wsi są chyba tylko dwa, jeden albo dwa grochodrzewy. Ale do złudzenia jedno jest podobne do drugiego. Ale brzęk. Apiterapia za darmo. Na moim ogrodzie. Leczenie brzękiem pszczół. Wiecie, jak przyjemnie się robi, jak na dworze jest słońce, cieplutko, śpiewają ptaszki, brzęczą pszczoły. Cóż więcej chcieć do życia? Pikownik mój prywatny ze starej łyżeczki. I przyznam Wam, że najlepiej pikuje mi się łyżeczką. Był taki czas, że też chciałam iść z duchem postępu, z duchem czasu. Pojechałam do ogrodniczego, kupiłam sobie pikownik. Ładny taki, wiecie. Śliczny, wyglądany. Ale nijak mi się nim nie robiło. Może dlatego, że nie jestem przyzwyczajona. U nas w domu, jak babcia pikowała, czy jak mamusia pikowała, czy później ja, dziadek zawsze wystrugał mi z kija pikownik, kawałek takiej dosyć grubej gałęzi leszczynowej bądź dębowej, akacjowej. No, dębowa jest najlepsza, bo najdłużej posłuży. Dąb jest drzewem bardzo twardym i tutaj, aczkolwiek nie najtwardszym, ale jest drzewem twardym. O, tu. Nie chciała wyjść z kubana. I dziadek zawsze pikownik robił. Końcówkę, tą, którą się wsadzało do ziemi, siekierką ładnie w taki klin wyciesał, wystrugał, wygładził, żeby to nie miało drzask, żeby sobie nie poranić palców. I to były najlepsze pikowniki. Gdzieś jeszcze miałam, bo Edziu mi 2 lata temu też zrobił fajny pikownik na pole. Każdą roślinkę podważam, nie wyrywam jej na chama, bo uszkodzę system korzeniowy. Zobaczcie, jaki ona ma pięknie już rozwinięty system korzeniowy, system wiązkowy. I teraz tutaj wkładam. Ważne jest, aby korzonek leżał równiutko, był równo wsadzony prosto do ziemi, nie był podwinięty, a już nie daj Boże, żeby nie wystawał na zewnątrz, bo będzie łapał powietrze i taka roślinka będzie chorowała. Tutaj wkładam i dociskam ją dosyć mocno, żeby ona nie była też z kolei luźno. Po przesadzeniu zaniosę je jeszcze do domu. Tutaj w szklarni ich nie zostawię. Pelargonia jest kwiatem afrykańskim, pochodzi prosto z Afryki, także ona kocha upały, kocha ciepło i tak naprawdę pelargonie są chyba najlepszymi kwiatami na rabaty, na nasze parapety, bo przetrwają każdy upał. Potrzebują dosyć dużego nawodnienia. My z mamą to nawet jak są takie te
wielkie upały, jak były te takie wielkie upały, to wiecie co, 2 razy dziennie musieliśmy je podlewać rano i wieczorem, to one wtedy bardzo ładnie kwitły. Nadają się też do półcienia, nie lubią cienia, całkowitego cienia nie, to one będą takie wysmukłe, wybujałe i będą słabo kwitły, a słońce i taki no, półcień zapewnią im przepiękne kwitnienie. No oczywiście jeszcze musimy trochę i my się do tego dołożyć. A dzień dobry. Przyszło moje szczęście. Oj, boi. No nie uciekaj! Chodź tu. Jest dosyć dużo pytań, czy pelargonie uszczykiwać, czy nie. Jak najbardziej. Można ich nie uszczykiwać, ale wtedy pelargonia będzie rosła w jeden pęd, wypuści szybciutko pąk kwiatowy i całą swoją energię skupi na wyprodukowaniu tego jednego kwiata. Fakt, kwiat będzie okazały, potężny, ale kolejne pędy zaczną iść dopiero wtedy, jak ten kwiat przekwitnie, jak on obumrze. Wtedy dopiero sadzonka zacznie się rozrastać, a to jest za długo. Jeżeli pelargonia będzie już na takiej wysokości, będzie miała tutaj tych ze 2-3 rozgałęzienia, to jeszcze pokażę, bo ja też będę uszczykiwać, przyszczypywać pelargonię. Ale jak będzie właśnie miała 2-3 pary liści właściwych, wtedy uszczykuje się czubek. Taka pelargonia całą swoją energię, wszystkie składniki pokarmowe wysyła do produkcji pędów bocznych i kwiatów. Później, jak już pelargonia kwitnie i przekwita, to należy te obeschnięte, zeschnięte, przekwitnięte kwiaty, kwiatostany usuwać i roślina będzie pięknie kwitła, bo mimo to, że ona już przekwitnie, to jeszcze ten pęd żyje i niepotrzebnie ciągnie składniki z takiej rośliny. Także jak przekwitnie, jak najszybciej to usunąć, wywalić, a roślina niech produkuje sobie dalej. Patrzcie, jaki piękny system. Korzeniowy. Ale cisza. Ptaki śpiewają cieplutko. Pszczoły brzęczą. Wiecie, jak to wycisza tutaj? Siedzenie takie w ciszy, w spokoju. Jak właśnie pszczoły brzęczą. Zasnąłby tutaj. Nieraz jak z Edziem tutaj zejdziemy sobie w niedzielę, albo nawet w ciągu dnia, jak już jest oczywiście cieplej, wynosimy leżanki, czy takie te krzesła rozkładane, usiądziemy i niejednokrotnie zaśniemy. No i jadę z pelargoniami do domu, bo w szklarni jeszcze zostawić ich nie mogę, bo jest za zimno, za chłodno. Muszą być na parapecie okiennym. Do momentu, aż zacznę szklarnię ogrzewać butlą gazową. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Życzę Wam siły do pierwszych wysiewów i cierpliwości do czekania na kolejne wysiewy, bo to jest dopiero początek. Mnie też nosi, ilekroć tutaj nie schodzę, znoszę cały karton nasion, przeglądam je, oglądam, no ale niestety nic poza tym wysiać nie mogę, bo jest jeszcze za wcześnie. Mimo, że mnie nosi, muszę siedzieć cierpliwie na tyłku. I tej cierpliwości Wam również życzę. Do następnego.